Cześć, witajcie na kanale Naturalne Zdrowie. Zapewne wielu z Was nie smakują kupowane wędliny ociekające wodą i w dodatku nafaszerowane chemią. Dlatego dziś mam dla Was przepis na schab, który idealnie nadaje się na kanapki. A więc do dzieła. Potrzebujemy około pół kilograma schabu, który lekko nacinamy. Ja schab podzieliłam na dwie porcje, żeby szybciej się upiekły. W miseczce mieszam przyprawy. Czosnek, sól, pieprz, kminek, majeranek, tymianek. Mięso nacieram dokładnie przyprawami, a w nacięcia wkładam liście laurowe. Na dno naczynia żaroodpornego wsypuję gorczycę, na której układam mięso. Naczynie żaroodporne umieszczam w folii do pieczenia i całość wkładam do lodówki na 24 godziny. Następnie schab wkładam do zimnego piekarnika, który ustawiam na 200 stopni Celsjusza i piekę 30 minut. Po wystygnięciu schab można pokroić na plastry i położyć na kanapki. Smacznego!